Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj dam Wam kolejną propozycję treningu skokowego, trochę na drągach. Tu za mną jest, słuchajcie, linia. Tam jest jedna przeszkoda, za moimi plecami druga i trzecia. I to jest linia ustawiona na 13 metrów. Będzie stacjonata 13 metrów, stacjonata 13 metrów. Więc zapraszam Was do oglądania. Tak, nagrywam poradnik, dziewczyny uciekają z kamery. No. Tak, najważniejsza w treningu jest rozgrzewka. I oczywiście praca faktyczna, ale tak jak przy tym Wam pokazałam, zrównoważony galop, galop od zadu, w szczególności jeśli chodzi o pracę właśnie na drągach, jest bardzo ważny. Więc skupiajcie dużą uwagę od początku, tak żeby koń odpowiadał Wam na łydkę, odpowiadał Wam na rękę, na lekki dosiad, bo ta praca potem przełoży się na tą faktyczną pracę w treningu. Dzisiaj musi być najpierw rozgrzewka. Tu jest jeden jeździec, Przemek ESX. Tam jest Julka na pięknym rumaku, Daria na Daisy i Karol na prymusku. Oczywiście musimy się w trzech chodach rozgrzać, słuchajcie, i wtedy będziemy tutaj rozwiązywać na różne sposoby naszą tutaj kombinację, czyli linię ustawioną na 13 metrów. Tak, właśnie o to chodzi. Wewnętrzna łydka pilnuje łopatki i aktywności. Bardzo dobry galop. Tak, właśnie. Ważne jest to, żeby koń galopował od zadu uniesionym kłębem i rozluźnioną szyją. Super, super. Dobrze, daj jej przerwę. Tak, dobrze. I spróbuj, robisz półparadkę i wydłużasz o 2-3 cm między palcami. Wypuszczasz wodzę, tak, i rozluźniasz. I znów półparadka i rozluźniasz. Chowana, tak? Tak, i nie rozstawiaj rąk, ręce bliżej siebie. Super, super. Tak, ona troszkę tu się wpędziła, nie? Dobra, no dobra, i teraz rozgrzewka w galopie. Nie pochylaj się. Nie pochylaj się. Dobrze. I lekki półsiad, Karol. Leciutko i wolniutko, pryt, pryt. Super, spokojna łydka, pilnuj tego, żeby jechać po linii prostej, prawda? Czułeś, że troszkę spłynął na lewo, Karol? Przed takimi treningami, tak jak już wcześniej wspomniałam, jest bardzo ważna rozgrzewka, czyli praca w kusie. Ja bardzo preferuję tak naprawdę właśnie w treningach skokowych rozgrzewki na długich liniach, czyli do rzucia z ręki, praca taka właśnie od łydki do ręki, która prowokuje konia do rozciągnięcia mięśnia długiego grzbietu i zaangażowania większego zadu. I oczywiście wtedy pracują mięśnie brzucha, które są niezwykle ważne w pracy, właśnie w treningu koni. I wolniutko, pryt, pryt, pryt. Staraj się nie pompować, Agnieszka, ciałem, troszkę wolniej. Super, i wolno, i raz, dwa, trzy. Tak, dobrze, tylko tutaj pilnuj, Karol, bardziej, nie? Spokojnie. Prt, prt. I raz, dwa, trzy. I wycofujesz ramiona. Tak, lepiej. Okej, przerwa. Nie kładź nadgarstków. Spokój, rytm. O, idealnie. Bardzo dobrze, Karol, tylko bardziej bioderkami podążaj. Super. Krótko, krótko. Tak, dobrze, nie przechylaj się, Daria. Idealnie. Tak, tutaj czułaś, troszeczkę się rozjechała, nie? Na tą ostatnią full, ale dobrze. Tak? I równiutko. I raz, dwa, trzy. Super. Super, Karol. Pięta nisko. Bardzo dobrze, prymus. Tak, tak, pod górę. Pod górę. Dobrze, dobrze. Dobrze, bardzo ładnie, Agnieszka. To od razu naprawiamy. Następna przeszkoda. Tak? Tak, dobrze, Daria. Dobrze, przerwa.
Tak, dobrze. Raz, dwa, trzy, nie przejmuj się tym. Raz, dwa, super, lepiej, tylko nie wychodź przed koniem. Przemek, nie zadzieraj tylko ręki. I wolno, wolno, tak, super teraz, tak właśnie. Tylko tam przysnąłeś, nie? Tak, 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 super, idealnie, dobry koń. Żeby nie rozstawiać i ręce równo szły. Dobrze, myśl, tak, pilnuj, pilnuj. Pilnuj, pilnuj, super. Dobrze, daj jej dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, super, raz, dwa, trzy, wolno, raz, dwa, trzy, wolno, super. Tak, i spokojna góra. Dobrze, i jedziemy jeszcze raz, dłużej. Rozumiesz, Julka? Cały czas, kontrola. Tak, dobrze, Przemek, super, teraz idealnie, widzisz? Czujesz różnicę? Tak, dobrze. I raz, dwa, trzy. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Dobrze, tak. Jak widzicie, to zadanie wymaga od jeźdźca dobrego doprowadzenia. Dobrego, czyli takiego, że galop jest krótki, zrównoważony, ale pod górę, czyli kłąb idzie do góry, zadnie nogi bardziej wkraczają pod kłodę. I tutaj bardzo ważne jest, żeby jeździec zachował spokój dosiadem, był blisko siodła, był blisko konia, tak jakby. I przed przeszkodą zawsze trzeba dać, słuchajcie, łydkę, ale ta łydka musi być z wyczuciem. To jest ważne, że wystarczy czasami napiąć tylko łydkę, dać koniowi sygnał, ponieważ cały trening, szkolenie konia od początku uczy tego, że koń ma czekać na jeźdźca, tak? Czyli wy nie możecie dopuścić do tego, że nagle galopujecie i nie dacie tej łydki przed przeszkodą, tak? Nie dacie koniowi znać, że on ma się wybić. Więc tutaj ta linia wymaga tego, żeby zachować spokój, ale też właśnie doprowadzić konia prawidłowo do przeszkody, czyli żeby ten odbicie było optymalne i wygodne dla konia i utrzymać trzy równe fule. Niektóre konie, jak ambitniej pogalopują aktywniej, no to w tej linii zrobimy spokojnie dwie fule, takie dwie mocne. Ale zadanie polegało na tym, żeby w równowadze doprowadzić trzy fule do następnej przeszkody i znów trzy fule, następna przeszkoda. Ja ustawiałam tą linię na 13 metrów, tak? Od pierwszej stacjonaty do drugiej i od drugiej do trzeciej było 13 i 13. Ciasny zakręt z lewej, troszkę dłuższy zakręt z prawej. Celowo był tak ustawiony z tego względu, żeby prowokować jeźdźca do skrócenia konia i wprowadzenia konia bardziej w takim galopie zebranym. Drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja propozycja treningu skokowego, treningu, który nauczy Was prowadzenia konia w równowadze, odzadu i tak naprawdę trenowania oka. To, co każdy jeździec chciałby umieć, jeśli myśli o tym, żeby trenować skokowo, trenować się i jeździć na zawody skokowe. Ta linia bardzo nam w tym pomaga, ta linia jest fajna o tyle, że możemy poczuć różnicę, możemy pojechać na mocne dwie fule, możemy pojechać na trzy fule, które są fajne, aktywne, równe i uczą prowadzenia. Więc dziękuję Wam, że jesteście i pozdrawiam Was serdecznie.